Możemy próbować uczynić nasze miasto samowystarczalnym, samemu zadbać o dostawy prądu, wywóz śmieci oraz bezpieczeństwo mieszkańców. Jednak rozgrywka w SimCity o wiele ciekawsza jest w trybie wieloosobowym, gdzie burmistrzowie mogą nawzajem sobie pomagać. Przed rozpoczęciem gry możemy wybrać dwa tryby rozgrywki, publiczną oraz prywatną. Jeśli wybierzemy tę drugą opcję, nie będzie możliwości gry w kooperacji z innymi graczami. Gra publiczna pozwala zarządzać parcelami w regionie we współpracy np. z naszymi znajomymi z Origin, ale nie tylko. Do wspólnej gry dołączyć może ktokolwiek. Każdy z graczy w regionie zbudować może dowolną ilość miast, oczywiście w ramach dostępnej liczby miejsc. Nie ma jednak możliwości, aby na przykład dwóch graczy zarządzało tym samym miastem. Współpraca w SimCity polega na udostępnianiu innym graczom nadwyżek surowców oraz śmieciarek, karetek, wozów strażackich i pomocy innych funkcjonariuszy. Współpracą zarządzamy z poziomu ekranu regionu. Tutaj możemy ustawić liczbę jednostek poszczególnych służb, które chcemy udostępnić innym burmistrzom, ale to nie wszystko. Tutaj możemy także kupić na przykład dostawy prądu oraz wody od miast, które wytwarzają te dobra w dużych ilościach. Czasem warto zrezygnować z budowania na przykład elektrowni we własnym mieście i zdecydować się na kupno prądu od sąsiadów, żeby zachować środki na inne inwestycje, na przykład posterunek policji, a później udostępnić radiowozy w regionie, aby zadbać o bezpieczeństwo w skali nie tylko mikro, ale też makro. O pomoc możemy także poprosić na czacie. W trybie widoku regionu możemy także przesyłać wydobywane surowce, ale tylko w obrębie miast kontrolowanych przez tego samego gracza. Największym osiągnięciem, które można wypracować w SimCity w trybie współpracy, jest wybudowanie w regionie wielkiego dzieła. O tych jednak opowiemy w kolejnym odcinku poradnika do SimCity.